dobry wszystkim. Jestem Elina Snell z książki Uważność i spokój żabki. A to jest żaba Fred. Czego dziś potrzebujesz? Krzesło i stół, przy którym będziesz siedzieć. Czarny marker lub ołówek. Papier do rysowania. I tyle czasu, ile potrzebujesz, żeby stworzyć najpiękniejszy rysunek żaby. Ingrid jest naszym żabim nauczycielem rysunku. Bardzo powoli narysuje króla żab. Czy ty też możesz to zrobić? Zaczynamy. Mam kartkę papieru i czarny marker. Jeśli chcesz, możesz zacząć rysować w tym samym czasie. Krok po kroku pokażę ci, jak narysować króla żab. Zawsze zaczynam od dwóch kółek. W ten sposób powstają oczy mojej postaci. Teraz narysuję głowę. Rysuję od jednego oka do drugiego oka. I teraz narysuję jeszcze dwa małe czarne kółeczka. Teraz mamy oczy żaby. Żaby potrafią też wąchać i mają nozdrza. Narysuję dwie kropeczki. Żaby potrafią też smakować różnych rzeczy i śmiać się, więc narysuję duży uśmiech. A teraz pora na żabie ciałko. Z lewej strony rysuję taką krzywą linię i drugą linię z prawej strony. Teraz narysuję nogę. Rysujemy taką zakrzywioną linię z jednej strony i z drugiej strony. Teraz ramiona. Rysuję jedną pionową kreskę. Zaraz obok niej narysuję drugą pionową kreskę. Mamy jedno ramię żabki. A teraz z drugiej strony. Rysuję jedną kreskę i obok drugą kreskę. Żaby też mają ręce. Rysuję je w taki oto sposób. Jedna i druga. Żaby też mają stopy, duże stopy. Rysuję jedną stopę z jednej strony w taki sposób i drugą z drugiej strony w taki sposób. O, i mamy żabkę. Ach, jeszcze zapomniałam o koronie. Koronę rysujemy na głowie naszej żaby. Mamy żabiego króla. Jeśli chcesz, możesz teraz pokolorować króla żab. Jak już wcześniej powiedzieliśmy, nie wszystkie żaby są zielone. Oczywiście większość z nich jest właśnie taka, ale pamiętaj, że są też żaby o różnych kolorach, nawet tęczowe żaby. Pokoloruj żabę według własnego uznania. Liczy się to, żeby tobie się podobało. Jeśli masz ochotę, możesz dodać też inne elementy. Na przykład słońce. Rysujemy promienie. Uśmiech. Oczka. I mały nosek. To narysujmy jeszcze ptaka. Rysuję kółko. Mamy głowę. Teraz jedno oczko, drugie oczko. Dziób. No i skrzydła. Jedno po lewej stronie i drugie po prawej stronie. I może jeszcze koronę dorysujemy ptakowi, a z drugiej strony narysujemy drugiego ptaka. Głowa, oczy, dziób i dwa skrzydła. Jeśli masz ochotę, możesz też narysować drzewo. Rysujemy jedną linię i drugą linię. O, w taki sposób. Teraz jakbyśmy rysowali trochę chmurę. O, robimy koronę drzewa.
W taki oto sposób powstało drzewo. Narysuję jeszcze domek w kształcie grzyba. Najpierw daszek, o tak. I dół domku. Czasami na grzybach są takie plamki, też je tutaj narysuję kółeczkami. O i drzwiczki. Oraz okno. Na tym domku może też siedzieć żaba. Narysujmy jeszcze jedną żabę. Zaczynamy od dwóch kółeczek, oczka w środku, buzia, uśmiech, nos. Teraz po jednej stronie, po drugiej stronie rysujemy też nóżki, ramionka i ręce, stopy i koronę. Narysujmy też staw, żeby żabki mogły się dobrze bawić. Rysujemy o tak, takimi ruchami i fale, które są na powierzchni tego stawu. Trawka i mamy cały rysunek gotowy. Spraw, by ten rysunek był dokładnie taki, jaki chcesz. A kiedy będziesz gotowy, możesz zrobić mu zdjęcie i wysłać je do nas. Wiadomości na Facebooku albo bezpośrednio umieszczając pod tym filmikiem. Wkrótce wszystkie inne dzieci będą mogły zobaczyć twój rysunek, a ty zobaczysz ich rysunki. Starannie zachowaj ten rysunek, bo następnym razem będziemy rysować dalej. A może nawet opowiem ci dzięki niemu historię.